Witam Ciebie bardzo serdecznie. Jesteś na kanale Love Essentia Madi. Madi to ja, jestem Love i Life Somatic Coachem, kulturoznawczynią i instruktorką pracy z kobiecym ciałem, a Love Essentia to jest ta przestrzeń, w której uzdrawiamy obszar miłości własnej i romantycznej dla kobiet, w której my kobiety ucieleśniamy się i przestrajamy się na swoją rdzenną żeńską energię. Podczas tego nagrania opowiem Tobie o tym, kiedy możesz podejrzewać, że spotykasz mężczyznę, który jest Twoją bratnią duszą, ale też opowiem o tym, co zrobić, aby przyciągnąć mężczyznę, z którym czujemy bardzo głębokie połączenie na każdym polu i to właśnie będę nazywała bratnią duszą. Kochana, żeby przyciągnąć bratnią duszę i to poczucie, że jesteśmy z kimś, kto jest absolutnie wyjątkowy, potrzebujemy mieć dwa rodzaje połączenia. Połączenie emocjonalne i połączenie seksualne. Z doświadczenia mojego zawodowego jako miłosnej coach bardzo często słyszę o tym, że kobiety na przykład spotykają mężczyznę, z którym czują się bezpiecznie, z którym jest kontakt intelektualny, emocjonalny, ale na przykład nie ma chemii. Albo odwrotnie, spotykają mężczyznę, z którym właśnie czują ogromne przyciąganie seksualne, w którym być może mają jakieś doświadczenia, ale brakuje zaangażowania emocjonalnego, czyli też takiego po prostu zobowiązania do relacji, do też odpowiedzialności za emocje drugiej osoby. I wtedy, kiedy przyciągamy, chcemy przyciągnąć bratnią duszę, to, co jest istotne dla nas, to zdać sobie sprawę z tego, na ile my kobiety jesteśmy w pełni. A pełnia dla nas oznacza, że my postrzegamy naszego ducha, nasze ciało, naszą psychikę jako całość. I często jest tak, że tam, gdzie mamy takie doświadczenia, że jesteśmy z mężczyzną albo randkujemy z mężczyzną i nie ma tej chemii, tam bardzo często może być jakaś blokada seksualna w nas, jakiś aspekt z poprzedniego związku albo z naszego dzieciństwa, który właśnie zostawił jakąś skazę na naszej seksualności i jest jakaś rana albo jest jakieś niepozwolenie sobie na to, by na przykład doświadczać też seksualnie z mężczyzną, bo to oznaczałoby dla nas jakiś rodzaj niepewności, braku kontroli na przykład, tak? Czasami dla niektórych kobiet jest łatwiej być w relacji, w której tego przyciągania właśnie tego chemicznego nie ma. I oczywiście w coachingu miłosnym jest wiele powiedziane na temat chemii i tak dalej. Mówi się, że ta chemia i ta ekscytacja to pochodzi tylko i wyłącznie z takich naszych programów związanych z traumami dziecięcymi i tak dalej. Natomiast ja bym tu chciała trochę urealnić, bo tak naprawdę żaden związek nie będzie dobrym związkiem, nie będzie związkiem romantycznym, partnerskim, miłosnym, jeżeli nie będzie i jednego i drugiego. Dlatego ja uważam, że połączenie emocjonalne jest tak samo ważne jak połączenie seksualne. Tam, gdzie myślimy o tym, że my jesteśmy jakby osobnymi elementami, osobno jest psychika, osobno jest nasze ciała, osobno jest nasze serce, osobno są nasze emocje, osobno jest jeszcze coś tam, nasz intelekt na przykład, tam się mylimy. Tak naprawdę my jesteśmy taką biofizjochemiczną całością. I aby przyciągnąć bratnią duszę, to my musimy czuć, że my jesteśmy zintegrowane z naszym ciałem, z naszą seksualnością, sensualnością, z naszą żeńską energią, także mamy uzdrowione różne rany, o czym później powiem też. I wtedy możemy przyciągnąć mężczyznę, który będzie dla nas bratnią duszą, bo będziemy z nim mieć połączenie właśnie emocjonalne, właśnie też intelektualne i połączenie seksualne, które jest bardzo ważne. Dlatego, że życie seksualne pary ludzi, to jest ten obszar, w którym odbywa się kreacja. I to niekoniecznie musi oznaczać, że ludzie muszą mieć dzieci, tak? Tylko to jest rodzaj takiego zbliżenia, takiego zjednoczenia, który jest szalenie ważny dla naszej psychiki. Nie mówiąc już o tym, że nasze ciało i doświadczenia dla naszego ciała są super ważne. Dla osoby, której językiem miłości jest na przykład dotyk, no połączenie seksualne będzie super istotne. Tam, gdzie to współżycie, tam, gdzie seks znika, tam też nie może być mowy o relacji. Oczywiście, że
Biorąc pod uwagę realia współczesnych związków, ten seks czasami zanika, ale on musi się też pojawić, albo musi pozostać bliskość jakaś inna fizyczna, albo duża bliskość emocjonalna. W wielu związkach, tam gdzie kobieta nie czuje się bezpiecznie emocjonalnie, będzie się zamykała seksualnie dla mężczyzny, na mężczyznę, tak? I odwrotnie, tam gdzie mężczyzna nie czuje żeńskiej energii, takiego oddania ze strony kobiety, tam też będzie szukał sobie prawdopodobnie wrażeń seksualnych gdzieś poza związkiem, a jeśli nie, to po prostu będzie głód w tego typu relacji. Więc żeby przyciągnąć bratnią duszę, mężczyznę, który będzie miał to coś wyjątkowego dla ciebie, coś takiego niesamowitego, specyficznego dla ciebie, że nawet ciężko jest to określić, ponieważ połączenie jest czymś bardzo konkretnym, wyczuwalnym, ale innym dla każdej osoby. Bo tak jak jedna kobieta nie połączy się w taki sposób z tym mężczyzną, tak jak ty byś to zrobiła, albo jak tobie było dane, tak jest trudno w ogóle mówić o połączeniu, ale jest to przede wszystkim takie uczucie, nasze poczucie, że to jest ktoś, kogo znamy, kogo pragniemy, kogo chcemy, z kim chcemy spędzać czas i życie, realne życie, tak na wskroś. Po prostu. I jest to bardzo konkretne odczucie, które my mamy. I jeżeli sobie czasami spojrzymy w przeszłość, to być może przypomnimy sobie kogoś, z kim takie szczególne połączenie nas połączyło, na przykład w obszarze przyjaźni, bo to niekoniecznie musi być miłość, prawda? Więc takie szczególne połączenie my mamy zaledwie z kilkoma osobami przez całe nasze życie. I to dokładnie dotyczy również życia miłosnego. My nie mamy tak, jakby to powiedzieć, wielu opcji. Jak się wydaje. I są to też taka mądrość, taka wiedza, którą ja czerpię od zachodnich coachów, mężczyzn, którzy również w wieku dopiero 30 kilku lat wchodzili w relacje, które naprawdę były dla nich satysfakcjonujące, bo przez dużą część swojego życia, nawet osiągając na polu materialnym bardzo wiele, oni nadal borykali się z odnalezieniem właściwej partnerki do związku. Więc tutaj myślę, że jakby fakt, że mając 30 kilka lat, nadal szukamy kogoś, a nawet mając 40 kilka lat, 50 i 60, jest zupełnie naturalne, ponieważ we współczesnej takiej optyce patrzenia na związki, my częściej mamy po 2-3 takie długofalowe związki w naszym życiu, często też małżeństwa, 2-3. Dlaczego? Dlatego, że nigdy, nigdy, przenigdy związek to nie było miejsce czy obszar doświadczenia, w którym my mamy się rozwijać i mamy się zmieniać. I wyobraźcie sobie, że w momencie, kiedy jedna osoba wchodzi w samorozwój, a druga nie, jest zupełnie naturalne, że te drogi tych dwojga ludzi się rozejdą. Druga rzecz, która jest też szalenie ważna, do tego, aby przyciągnąć do swojego życia mężczyznę, który będzie twoją bratnią duszą, jest to, abyś to ty miała najpierw kontakt ze swoją duszą. I powiem tutaj o tym, co najczęściej odgradza nam dostęp do takiego naszego pełnego potencjału duchowego. Bardzo często to są właśnie rany na psychice. Tam, gdzie jesteśmy w mechanizmach obronnych, tam nie uruchomimy takiego czucia, które dawałoby nam dostęp do odczuwania siebie jako energii, do odczuwania w pełni naszego pierwiastka duchowego i poczucia zjednoczenia z tym najwyższym ja, z jaźnią, ze świadomością, z Bogiem, niezależnie od tego, jak to nazywasz. Bardzo często tam, gdzie mamy po prostu rany, nie będziemy odczuwali tego, że my jesteśmy esencją miłości samego Boga tutaj na ziemi, że my tak naprawdę z tego łona życia, z którego my przychodzimy, to tak naprawdę my przychodzimy z czyściutkiej esencji miłości. I tutaj na ziemi oczywiście obrastamy w różne brudy, w różne przekonania, które dają nam poczucie, że zostaliśmy na przykład wykluczeni z tego odczuwania satysfakcji, spełnienia, bezpieczeństwa, miłości, ale jest to nieprawda. My po prostu później już w dorosłym życiu musimy się nauczyć dostrajać do tej esencji miłości, którą jesteśmy, czyli uruchomić nasz miłosny rezonans. Jeżeli jesteś zainteresowany uruchomieniem swojego miłosnego rezonansu, to zapraszam Cię do opisu tego nagrania. Tam znajdziesz link, gdzie będziesz mogła dostać dostęp z okazji Dnia Kobiet promocyjny do warsztatu Miłosny Rezonans, bo jest to bardzo konkretna umiejętność, która polega na Twoim uciele i tak naprawdę uruchomieniu Twoich naturalnych mechanizmów dostrajania się do miłości i podążania organicznie do swojego właściwego partnera.
Zatem, jeżeli mamy jakiś ból, który niesiemy z dzieciństwa, jeżeli mamy jakiś ból, który mamy z poprzedniego związku, to kochane, musimy to uzdrowić. To znaczy, że my potrzebujemy to wszystko spotkać. I żeby coś uzdrowić, my musimy wyjść naprzeciw temu. Musimy spotkać przede wszystkim ten nasz cień, wszystko to, co jest naszym wstydem, co jest naszym umniejszaniem, jest naszymi wątpliwościami, naszym bólem, naszym lękiem, dlatego że to wszystko stanowi tak naprawdę taki magnes, do którego my przyciągamy partnera, do którego my przyciągamy ten specyficzny związek, który nam to pokaże. Więc uzdrowienie swoich ran, przejście całej drogi samorozwojowej, która bardzo często nie jest łatwa, jest niesamowicie konieczne do tego, żebyśmy my się dostroili do swojej bratniej duszy. Bo bratnia dusza w moim rozumieniu to jest ktoś, z kim my mamy realne, prawdziwe i radosne życie. To jest ktoś, z kim my jesteśmy gotowi dzielić radość życia. To nie jest ktoś, kto przychodzi, żeby robić z naszego życia dramę, albo żebyśmy my pozwalali, aby ktoś po prostu przeorał wszerz i wzdłuż nasze życie, nasze poczucie własnej wartości, integralności, tylko to jest ktoś, z kim my możemy się swoją własną pełnią, swoją własnym też takim zasobem duchowym, którym jest właśnie rozpoznanie tej miłości we własnym sercu, podzielić i z kim możemy tego mieć jeszcze więcej. Bo bardzo często, zwłaszcza w kręgach duchowych, jest takie rozumienie soulmate, bratniej duszy, jako kogoś, kto jest dla nas szczególny, który właśnie nas porywa, najczęściej bardzo seksualnie, nas bardzo przyciąga, ale z kim nie możemy się połączyć, gdzie są przeciwności, gdzie mężczyzna jest niedostępny i tak dalej. Sama kiedyś wysłuchałam takiej historii kobiety. I pamiętam, że jej przywiązanie do tego mężczyzny, który zresztą był gdzieś daleko z inną kobietą, było tak wielkie, że kiedy zasugerowałam, czy ona byłaby skłonna jakby uwolnić się od tego mężczyzny i od tego pragnienia, by z nim być i trwać i być może czekać w poczekalni w nieskończoność, bardzo się obruszyła. Czyli zobaczcie, ja uważam, że to nie jest tego rodzaju dynamika. Ja bym powiedziała, że tego rodzaju dynamika jest uwikłaniem. Bratnia dusza to jest ktoś, kto wnosi więcej światła, kto odzwierciedla twoje własne światło i twoją własną miłość w twoim życiu. I to jest ktoś, z kim masz realne życie, a nie ktoś, kto zjawia się na chwilę, robi ogromne wrażenie na tobie i do którego, do kogoś, ktoś, do kogo po prostu przylegasz na długie miesiące i lata, nie mając żadnego realnego doświadczenia, żadnego spotkania, niczego, co byłoby tym właśnie zamanifestowaniem się tej miłości na tym polu, właśnie fizycznym, tutaj w życiu. Więc aby mieć kontakt z własną duszą, my musimy być zintegrowani. Nasza psychika musi być oczyszczona z różnego rodzaju bólu i lęków. I to nie oznacza, że nigdy nam się nie przytrafi nic smutnego, nic dołującego i nigdy nie zaliczymy jakichś porażek. Absolutnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby mieć w sobie tą umiejętność do spotykania wszystkich swoich części. Zarówno tych, które są świetliste, które są piękne, które po prostu tryskają energią, życiem i wspaniałością, jak i tych, które są właśnie zabiedzone, niewidziane, które są zawstydzone i tak dalej. Dlatego, że my tylko wtedy możemy pokazać się tej drugiej osobie jako pełnia, jako pełnowymiarowy człowiek, pełnowymiarowa istota, która nie ma potrzeby chronić siebie, chronić przede wszystkim jakąś maską, jakąś niedostępnością, bo to już jest, czego byśmy zazwyczaj nie chcieli pokazać. Pod naszą maską jest już przez nas zobaczone, jest zintegrowane. My nie mamy już potrzeby, żeby się chronić, żeby się chować. Tak uważam, że to jest kluczowe, być w kontakcie ze swoją duszą i umieć dostrajać się do takiej energii, która daje nam poczucie właśnie bogactwa, obfitości, która pozwala nam też marzyć. Uważam, że to jest bardzo, bardzo istotne. I kolejna rzecz, o której chciałam powiedzieć, to to, aby być świadomą swoich wartości, swoich potrzeb, swoich aspiracji. Zdarza mi się raz na jakiś czas, że przychodzi do mnie kobieta, która mówi: ja nie znam tak naprawdę siebie, ja nie wiem, czego ja chcę. I dlaczego to jest takie istotne? Dlatego, że kiedy my nie znamy siebie, nie wiemy, co my lubimy, czego my nie lubimy, co jest okej dla nas, co jest nie okej, to znaczy, że my też nie będziemy widzieli tych granic, gdzie ja się zaczynam
gdzie zaczyna się drugi człowiek. I nie będziemy umieli stawiać właściwie granic. I taki związek będzie pełen pomieszania, bo my nie będziemy wiedzieli tak naprawdę, co się z nami dzieje. Bo jeżeli ja nie wiem, co ja lubię, jakie są moje wartości, ważniejsze niż, nie wiem, pieniądze, ważniejsze niż rzeczy takie materialne, obiektywne, rzeczy, które w pierwszej kolejności mi przychodzą na usta, kiedy ja myślę o życiu i o tym, co ja chcę w tym życiu mieć, co ja chcę w tym życiu kultywować, to znaczy, że ja nie znam samej siebie, to ja nie wiem w ogóle, jaki jest mój smak, jaki jest mój vibe. To znaczy, że ja też nie mogę przyciągnąć osoby, która byłaby właśnie soulmate, czyli kimś, z kim ja mogę to powiększać w radości. Nie kogoś, kto będzie mi pokazywał to, co ja mam w cieniu, czego ja nie zobaczyłam, bo nie poznałam siebie, swoich blasków i cieni, tylko będę mogła przyciągnąć kogoś, kto jest zintegrowany w takim samym stopniu jak ja, kto ma świadomość własnej tożsamości. Nie dlatego, żeby tą tożsamość uznać za lepszą lub gorszą, żeby się wywyższać albo żeby się uniżać, tylko dlatego, żeby wiedzieć, że ty właśnie tutaj na Ziemi się manifestujesz w sposób bardzo specyficzny, konkretny poprzez twoje preferencje, poprzez sposób twojej percepcji tego, jak patrzysz na życie i poprzez sposób tego, co ty kreujesz, poprzez kreację swoją tutaj na ziemi, wybrany zawód, naukę, rozwój, marzenia i tak dalej. Więc świadomość własnych wartości jest szalenie ważna, żeby spotkać soulmate. Dlatego, że soulmate to jest takie połączenie z mężczyzną, gdzie jest harmonia. To znaczy, że w tym korze, w tym źródle tych wartości, które są najważniejsze, my się zgadzamy. Będą to ludzie na przykład, które dedykują swoje życie rozwojowi świadomości, którzy na przykład medytują, dla których spokój i pokój taki w sercu jest szalenie ważny. Ludzi, dla których harmonia jest ważna, dobro jest ważne, życzliwość jest ważna, tak? Również rzeczy materialne są ważne. Rozwój jest ważny, tak? Mówię tutaj akurat o moich wartościach, ale to jest szalenie ważne, żeby mieć kogoś, z kim my jesteśmy kompatybilni, żeby nie oczekiwać od mężczyzny, że da nam rzeczy, które nie przychodzą jemu w sposób naturalny, bo to oznacza, że on dla nas musiałby się zmienić, a to oznacza, że my nie akceptujemy tego kogoś takiego, jakim jest. To znaczy, że my nie szanujemy tej osoby i to znaczy, że my nie jesteśmy w stanie jej kochać. Więc tam, gdzie jest to poczucie bratniej duszy, tam jest przede wszystkim zgodność wartości, tych najważniejszych. I jeżeli ja mam swoje przyjaźnie czy ludzi, których bardzo cenię w moim życiu, to najczęściej wynika to z faktu, że mamy bardzo duże przywiązanie do właśnie pierwiastka duchowego, do rozwoju, do ciszy, do medytacji i do spokoju, takiej mądrości wewnętrznej też, która daje nam odrobinę dystansu do rzeczywistości i jest źródłem dla nas radości, tego, że po prostu czerpiemy satysfakcję z tego, że jesteśmy scentrowani w naszej istocie, w naszej esencji. I to jest to, co mnie najczęściej, najgłębiej wiąże z ludźmi. Tam, gdzie mam na przykład połączenie z ludźmi, ale jest ono bardziej powierzchowne, związane z życiem, z pasjami, tam też mam głębokie połączenie, ale najgłębiej łączę się z ludźmi, którzy mają rozpoznaną esencję w swoim sercu i z którymi mogę, w których mogę się przyglądać jak w lustrze, bo nie ma tam ich własnej historii. Po prostu patrzymy na siebie jakby z miejsc, patrzymy na siebie może tak oczami miłości. I to jest najpiękniejsze, co kiedykolwiek łączyło mnie i łączy mnie z ludźmi. Kochana, to, co jest też istotne, mega ważne, żeby przyciągnąć soulmate, przyciągnąć bratnią duszę, to jest świadomość tego, że ty potrzebujesz wybrać i zauważyć, czy mężczyzna, z którym ty randkujesz i czy ty sama potrafisz sobie pozwolić na to, aby być wrażliwą i w pewien sposób bezbronną. Bo tam, gdzie mamy dużo blokad, tam, gdzie różnymi mechanizmami obronnymi, jakimiś rolami, jakimiś swoimi limitami, przekonaniami, osądami, my barykadujemy się przed bliskością z drugą osobą i my nie chcemy pokazać naszej wrażliwości, naszej słabości, naszych łez czasami, naszych wzlotów czy naszych upadków, to oznacza, że my inwestujemy tak naprawdę w jakąś swoją maskę. To my się nie pokazujemy tak wprawdzie. Oczywiście ilość osób, którym się pokazujemy w takiej pewnego rodzaju bezbronności nagości jest ograniczona. My się nie pokazujemy w ten sposób ludziom w pracy czy przypadkową osobom. Ja tu mówię o przyjaciołach, o rodzinie i właśnie o tym najważniejszym partnerze.
I tak naprawdę ja wiem, że takich związków jest naprawdę niewiele, ale tam, gdzie chcemy mieć naprawdę głębokie połączenie z mężczyzną, powinnyśmy pozwalać sobie na to, aby być prawdziwą. I tam, gdzie na naszym sercu są blokady, tam, gdzie my jesteśmy właśnie umyśle, my się zidentyfikowałyśmy z umysłem i my na wszystko mamy interpretacje i my chcemy wyprzedzać wszystko i my chcemy nadawać znaczenia i nie ma w nas żadnej takiej przestrzeni do po prostu bycia, do pozwolenia, by było to, co jest. Mamy dużo wątpliwości co do samej siebie, dużo wątpliwości co do innych ludzi, osądów wobec siebie, osądów wobec ludzi. To my nie jesteśmy w czuciu, to my nie jesteśmy w tym wrażliwym, które pozwala nam być takimi, jakimi jesteśmy z tym, czym jesteśmy w danym momencie, bez pełnego utożsamienia się z naszą historią, czy z bólem, czy po prostu z tą chwałą, tylko my po prostu odcinamy się od istoty nas samych, tego, że my możemy się pokazać jako ludzka, czy po prostu nieidealna istota, która przeżywa życie we wszelkich wymiarach. I to jest szalenie ważne, bo tam, gdzie my nie pozwolimy sobie na to, żeby być czułą, żeby być delikatną, i myślę, że dla nas kobiet jest to szalenie ważne, bo dla nas bycie w tej żeńskiej energii jest super istotne, ponieważ my z natury jesteśmy istotą bardzo emocjonalną i jeżeli my się blokujemy emocjonalnie, to możecie sobie wyobrazić, w jaki sposób wpływa to na nasze ciało. Mężczyźni cierpią z powodu blokad emocjonalnych, acz nie są tak bardzo, że tak powiem, okablowani na sposób emocjonalny, bardziej na intelektualny i taki sprawczy działający, a zobaczcie, również potrafią mieć różnego rodzaju dolegliwości. Dla kobiety bycie responsywnym ze swoimi własnymi emocjami, bycie w czuciu, wiedzenie, co mi się dzieje od środka, tak jak to wpływa na moje organy, nie wiem, na sposób, w jaki ja czuję moje ciało, tak? Jak to wpływa na moje sny, na moją psychikę, na moje cykle, na cały układ mojego ciała, tak? Na różnego rodzaju układy. Bez wiedzenia tego, ja jestem robotem, ja po prostu działam od punktu A do B, ja jestem w zadaniach, ja często jestem w tej męskiej energii, więc bycie wrażliwą jest szalenie ważne dla kobiety, jeżeli chce przyciągnąć responsywnego mężczyznę i mieć połączenie emocjonalne. Bo często się zdarza, i ja pracuję z tego typu kobietami, które właśnie mają dużo blokad emocjonalnych, a oczekiwałyby od mężczyzny, żeby je zobaczył, podczas gdy mają ogromny, ogromny lęk, by pokazać to, co jest w nich bezbronne, to, co jest w nich niewinne, to, co w nich jest po prostu bardzo, bardzo delikatne, czułe i wrażliwe. I to nie chodzi o to, że naprawdę związek ma być o tym, że siadamy i noc, wieczór, wieczór łkamy sobie i tak dalej i opowiadamy sobie dramatyczne historie. Nie, nie o to chodzi, tylko żeby sobie pozwolić na to, żeby być po prostu ludzkim. Według mnie jest to szalenie ważne. I kolejna rzecz, piąta, ostatnia, o której chciałabym, abyś wiedziała, jeżeli chcesz przyciągnąć do swojego życia soulmate, to takie przede wszystkim wiedzenie, czy ty jesteś typem osoby, która się rozwija, lub się nie rozwija, tak? Na ile rozwój jest dla ciebie ważny? Dlaczego? Dlatego, że jeżeli przyciągasz mężczyznę i tobie jest dobrze z tym mężczyzną, ale ty już na początku widzisz, że to jest mężczyzna, która nie ma mindsetu samorozwojowego, to możesz być pewna, że w pewnym momencie po prostu ten związek może się wykoleić. I tutaj taka kompatybilność co do tego, czy ja jestem z kimś, kto uznaje samorozwój jako cel sam w sobie swojego życia, ponieważ dla być może dla mnie, tak, ekspansja taka intelektualna, taka energetyczna, nie wiem, psychiczna jest tak ważna. Ja czuję, że coś mnie ciągnie i ja jestem gotowa po prostu zmieniać moje życie, jestem gotowa zmieniać moje poglądy, jestem elastyczna, tak? To dla mnie na przykład będzie to istotne i dobór partnera, który lubi mieć wszystko pod kontrolą, który nie chce niczego zmieniać, który nie widzi problemu w tym, jak jest, będzie właśnie niekompatybilny. Więc to jest ważniejsze dla soulmate, dla tego poczucia, że jesteś bratnią duszą, że ty już czujesz, że wam jest po drodze, że wasze preferencje, wasze wartości, styl życia pokazuje już, że wy możecie iść jakby w łeb w łeb. To nie znaczy, że macie się do końca i absolutnie na 100% zgadzać co do tego, jakie są wasze zainteresowania, czytać te same książki, chodzić na te same warsztaty i tak dalej. Niektóre rzeczy mogą być wspólne, inne naprawdę totalnie różne, ale chodzi o to, że jest ten sam vibe, ta sama potrzeba, żeby podążać w jakimś kierunku. I tak naprawdę to, co sprawia, że my
Wiążemy się z bratnią duszą, to jest właśnie ta nasza świadomość tej wartości, która jest taka najważniejsza w naszym życiu. I to, w jaki sposób wyglądają udane związki, objawia się tym, że ludzie raczej mają wspólny cel, że ludzie po prostu czują takiego podobnego drive'a w określonym, w jednym kierunku. To pozwala im wzmacniać się nawzajem, to pozwala im też spędzać w jakiś sposób czas, który będzie taki pełen uważności, a nie tylko będzie głupkowatym jakimś rozładowywaniem napięcia, tylko będzie dla nich znaczący. Będzie czymś, co daje im poczucie właśnie pełni, satysfakcji w życiu i nadaje też temu związkowi, tej relacji sens. Bardzo często tym sensem dla ludzi są dzieci, jest posiadanie rodziny, ale często nie tylko to. Może to być wspólny biznes, może to być wspieranie się w rozwoju zawodowym, osobistym jakimś, tak? Mogą to być po prostu najrozmaitsze aktywności, które dla tych ludzi specyficznie czują ich życie właśnie sensownym i znaczącym. Mam nadzieję, kochana, że to nagranie było dla Ciebie pomocne. Jeżeli znasz kogoś, dla kogo może to być pomocne, wyślij, udostępnij, nie wahaj się, klikaj. Jeżeli jeszcze nie udostępniałeś kanału Lovecencja, zapraszam Cię, kliknij w dzwoneczek i bądź na bieżąco z przekazami, które tutaj daję na temat miłości własnej, miłości romantycznej. Jeżeli podobało Ci się, zostaw mi like, zostaw komentarz. Jeżeli masz ochotę dołączyć do mojego warsztatu Miłosny Rezonans, uruchomić miłosny rezonans, który przyciąga miłość w Twoim życiu, skocz do opisu tego nagrania. Pozdrawiam Cię bardzo cieplutko. Buziaki, pa!